Hatakar Shwadam. Winjar Alajarsh. Hatakar. Gwarbeti Pajarsh. Harsh. Sibalti Yigwarsh. Ma. Ul Udams. Winja. Waita Waika. Hawaija Salwai. Takar. Palhur. Winja Laja Daos. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Rekords i witam was w kolejnym odcinku z Primala. Jest już to 11 odcinek, także w tym momencie tutaj rozpoczynałem praktycznie trzeci tydzień nagrań z Primalem i powiem wam, że dopiero mam ledwie 12% rozgrywki. Mam nadzieję, że uda mi się znacznie więcej tego uzyskać. No dobrze, więc zaczynamy tutaj nową przygodę, więc szukamy. A więc zobaczymy, co masz do zaoferowania. Ta sakła mama wpadli. Kutacza salkam. Nuharam. Kau hawajda. Kuta santa haska wantaris dajcza. Okej, czyli ja muszę tobie dać schronienie, tak? Dobra jesteś, czyli sama sobie nie wybudujesz, tak? Ja muszę tobie wybudować. A więc zobaczymy skóra niedźwiedzia brunatnego. No, słuchajcie. Czyli moim zadaniem dzisiaj będzie, że tak powiem, zdobycie skóry niedźwiedzia brunatnego, jak i też będę potrzebował do tego skóry jaguara. Czyli musimy dzisiaj zdobyć dwie skóry. Ja tutaj będę się dzisiaj posługiwał szybką podróżą. Niedźwiedź brunatny, czyli myślę, że do tego punktu musimy tutaj dojść. A gdzie my tu jaguary znajdziemy? Więc ja tutaj się już na mapie rozglądam, gdzie mogę tutaj właśnie odnaleźć jakiegokolwiek jaguara. Na pewno będę mógł go odnaleźć, wydaje mi się, w tym miejscu lub w całkiem innym miejscu. Niestety na mapie teraz żadnych jaguarów nie widzę. Też tutaj dla mnie jest dużą udręką, ponieważ liczyłem, że jakiegoś jaguara tutaj znajdę. Niestety tego szablozębne, no to z nim walczyłem, no to tam jest bez wątpliwości. No ale niestety no, nie widzę żadnego jaguara. Ciężko mi powiedzieć teraz, gdzie one by mogły tutaj się do końca ukrywać. Dobrze, słuchajcie, może trochę zmienimy tutaj dzisiejszy plan działania, ponieważ ja potrzebuję skóry niedźwiedzia brunatnego, ale póki co na razie tego nie zdobędę. Mam zamiar się udać właśnie do miejsca wojownik Karusz, więc musimy do niego się dostać, ale zanim się jednak do niego dostaniemy, to wydaje mi się, że pójdziemy właśnie po niedźwiedzia brunatnego, czyli będziemy musieli po prostu takiego niedźwiedzia sobie tutaj odnaleźć. Także droga na pewno będzie niełatwa i nie krótka. Jak widzicie, no w moim arsenale są wyraźne braki broni. Będę musiał sobie je wytworzyć. Ja tutaj słyszę jakieś zwierzę. Aha, to ty, tak? Ale cię pogłaszczę. Naprawdę bardzo piękne zwierzę to jest. Naprawdę bardzo mi się podoba. A więc ja w tym momencie no, biegnę do miejsca, które mam właśnie wyznaczone na mapie, czyli po prostu szukam w tym momencie niedźwiedzia brunatnego. Jak widzicie, do przejścia... Aj, kurde, wąż znowu. Znaczy się słyszałem, że on tam jest. Ale tutaj żadnego leku na truciznę nie mam. Więc musimy sobie z tym jakoś poradzić. Okej, tego kwiata sobie zbierzemy. No dobrze, słuchajcie. Udało mi się przypłynąć na drugą stronę brzegu. Nic. Co za cyjon jeden? Piękne trafienie w głowę. Ok,
Okej, gdzieś tutaj jedną strzałę straciłem, a już raczej nie odzyskam jej. Coś tu się dzieje i widzę tutaj swoich ludzi. Tak. Dobra, słuchajcie. Muszę sobie wytworzyć broń. Chociaż do tego poziomu, na ile mnie tutaj stać. Okej, kolejnych naszych dwóch ludzi. Okej, czyli tutaj mieliśmy walkę z Udą. O kurde, coraz więcej tych Winja tutaj jest. Okej, kolejny widzę. Uda. Okej, to nie Uda w tym momencie, ale też tutaj bynajmniej przeciwnik, który... bynajmniej na razie tu mamy Cyjony. No i kurde, mamy też Winja, którzy tu leżą. Bierz go. Okej, dobra. Więc zbieramy strzały. Piękne trafienie. Świetnie. Dobra, myślę, że tu Winja jest raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu nawet. Także myślę, że w tym momencie, kurde, jest kolejny Winja. Kurde, tych Winja to jest naprawdę bardzo wielu. No, ale też Udam to naprawdę tutaj się no niemało znajduje. Dobrze, czyli korzystamy w tym momencie z mojego planu. Okej, Cyjony mi nie zagrażają. Tu gdzieś powinien być łupek, jest, świetnie. A więc w tym momencie myślę, że no idziemy tak, idziemy dalej. Kurde, te Cyjony mnie tu denerwują, no mimo że nie stwarzają mi jakiegoś większego zagrożenia, to i tak one tutaj się koło mnie kręcą. Słuchajcie, słyszę niedźwiedzia brunatnego i to jest właśnie mój dzisiejszy cel. Ten niedźwiedź brunatny, więc go muszę dopaść. Nie wiem, czy mi strzał starczy, żeby go zabić. Bierz go. Okej, biegniemy za nim. Będę starał się go zabić. Piękne trafienie. Pięknie. Słuchajcie, udało mi się niedźwiedzia, co do prawdy brunatnego, zabić przy pomocy właśnie mojego tygrysa. Także ja w tym momencie odzyskuję ile strzał, ile jestem tylko w stanie. No i udało nam się zdobyć skórę niedźwiedzia brunatnego. Świetnie. A więc o to nam właśnie tutaj chodziło. Więc myślę, że jeszcze sobie zbierzemy tutaj drewienko. I słuchajcie, ja tutaj wykorzystam w tym momencie, tak powiem, szybką podróż, dzięki czemu właśnie będę mógł, o właśnie, znacznie szybciej, sprawniej przetrwać, no i się przede wszystkim dostać. Słuchajcie, zapada noc, pomału zapada noc, no jeśli chodzi o to miejsce, to jest coś naprawdę niesamowitego, no naprawdę zabiera wdech w piersiach ten widok, w szczególności gdy mamy wschód albo zachód, no to jest coś naprawdę niesamowitego, nie da się tego opisać normalnie. Dobra, ja w tym momencie idę spać, śpię do świtu, z tego względu, że nie chcę tutaj się zbytnio osobiście poruszać nocą, mimo że... Okej, czyli mamy już świt. Okej, w moim składzie nagród coś się znajduje rzekomo, więc mogę tutaj wejść. Skład nagród. Okej, dobra, słuchajcie, i co ja tutaj ciekawego mam? Czyli mam wszystko praktycznie pełne. Okej, mamy pełne. Niestety nic nie możemy już tutaj wykorzystać. Okej,
okej, okay, świetnie. Nie wiem, czy ja tutaj go sobie nie przechowuję w tym momencie, w tym składzie nagród. Ale jeśli tak jest, to no na pewno dobrze jest sobie takie miejsce tutaj zorganizować, zrobić. Okej, okay, słuchajcie. Czyli ja wszystko w tym momencie tutaj podniosę, czyli ja w tym momencie tutaj biorę co tylko się da. Łupek 500 sztuk. Nawet trzcina też się przyda. Słuchajcie, ogólnie tu się wszystko tutaj nam przyda. Wszystko co my tutaj mamy. Tym bardziej, że tego zbyt wiele nie ma. Okej, okay, praktycznie biorę wszystko co jest tylko możliwe. No dobrze, czyli uzyskaliśmy kolejne elementy. Dobra, ja czyli tu powracam w tym momencie na mapę, no i sobie tutaj myślę, że mogę wyznaczyć nowy punkt, do którego muszę dotrzeć, ale zanim jednak tam dotrzemy, zajmiemy się pochodnią, czy też stosem. A więc w tym momencie wyruszam na kolejne łowy. No powiem wam swoje wrażenie w tym momencie, swoje uczucie do tej gry, ale tu widzę, że mogę coś się tutaj, że tak powiem, lekko usprawnić. Czyli myślę, że możemy sobie coś takiego w tym momencie zrobić. Wieś, aha, no proszę, możemy tutaj usprawnić wieś, a więc ja tobie mogę wybudować wcale nie będąc tam, albo i nawet muszę tam być. Dobra, co my tutaj mamy? Współplemieńcy, tak? W ten sposób. No proszę, nawet możemy osiągnąć 300 Winja, ten próg. Ja dopiero mam 28 zaledwie. Także no to jest naprawdę niewielka ilość. Dobrze, słuchajcie. Jeśli chodzi o tutaj moje wrażenia z tej gry, to świat jest naprawdę bardzo przepiękny. Mógłbym naprawdę godzinami się po nim poruszać bez przerwy, ponieważ to co tutaj widzimy to jest naprawdę coś niesamowitego. No niestety, chyba słyszę nawet jaguara gdzieś, ale co mnie cieszy. No niestety zabrakłoby nam chyba czasu, żeby zwiedzić całą tutaj mapę, bo niestety no powiem wam, że świat jest naprawdę bardzo przepiękny, w szczególności o tej jednej porze, gdy mamy zachód albo nawet wschód słońca. Sami widzicie to teraz na własne oczy, no i możecie to sami swobodnie ocenić, jak to waszym zdaniem wygląda. Okej, tu mamy kolejnego Winja. No co chcesz? Udam Winja Shastrauba Hadakwa. Majnapal Waika. Wanayaka. Okej, okay, czyli mamy tutaj kolejny... O kurde, czyli mamy jakieś ataki, tak? Czego ty się boisz? Mamy tutaj dziki. O kurde, chyba mamy jaguara. Nie, to jest puma. Okej, udało nam się ją zabić, albo i nie. Pięknie, chyba udało się ją teraz zabić, także ja pójdę za nią śladem. Niestety, ale jeszcze żyje. Co za jaguar? O, tu puma jest raczej, tak jak już wspominałem wcześniej. Albo jaguar. Czarnego jaguara, tak. O, żeśmy tutaj czepnął. Tak powiem tą całą dzidą, ale za szczęście udało mi się ciebie zabić. Słuchajcie, mam wyznaczony punkt na mapie, także ja w tym momencie do niego będę zmierzał. I tu mamy kolejnych wojowników Winja.
I tu na mapie, jak wspomniałem, widzę punkt, do którego w tym momencie idę. Czyli ja cały czas tutaj zobaczę z drogi. Kurde, syjony cholerne. Piękne trafienie. Niestety ten punkt mi teraz z mapy tutaj uciekł. Nie wiem, czy go odnajdę. No i to jest ten taki mankament. Miałem coś gdzieś zaznaczone, ale nie do końca wiem, gdzie to się teraz znajduje. Tam chyba mamy jakiś ludzi tam, więc udam się w tamtym kierunku. Okej, tu mamy kolejnych Winja. Okej, wygląda jakby to były jeszcze dzieci. Okej, mamy kolejnego mamuta, więc może tego mamuta sobie załatwię, ponieważ będzie mi prędzej czy później potrzebny. On mnie szepnął. Pomóżcie mi, kurde, z tym mamutem. Chyba muszę się chować. What the fuck? Może mu uda się go zabić. To drzewo jest tutaj naprawdę świetną osłoną. Dobra, świetnie. Udało mi się go zabić, ale muszę w tym momencie ratować swojego... dwa mamuty. Muszę ratować swojego tygrysa. Ale jak widzicie, tu mam dwa mamuty. Udało mi się jakimś cudem zabić dwa mamuty. No nie wiem nawet, nie mam pojęcia nawet skąd obydwa tutaj się wzięły. Ale no cóż, no szczęście mi przypisało, jeśli o to chodzi. I udało mi się tutaj upolować dwa mamuty. Co my tu mamy? Cyjona. Piękne trafienie. Bierz go. Niestety, ale... O, świetnie. Co się dzieje? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Niewielu tych ninja mi tutaj zostało. Z jednej strony to trochę moja wina, ponieważ zająłem się tymi mamutami. Dobra, słuchajcie, trochę odbiegłem od tematu, trochę odbiegłem od tutaj od rzeczywistości, no ale ja muszę się udać teraz do tego stosu, by go zapalić, dzięki czemu przejmiemy kolejne tutaj tereny. Dzięki temu będziemy mogli wyruszyć dalej. Pięknie. No dobrze, czyli udało nam się odblokować kolejną tutaj umiejętność, kolejną zdolność. A więc ja w tym momencie, że tak powiem, odblokowuję sobie nowe umiejętności. Kto tutaj biegnie w moją stronę? Nikt. No wyraźnie, że najwidoczniej to jest ptak, który tutaj lata. Słyszę gdzieś uda. Ale co naprawdę ich nie widzę. Okej, słyszę też jaguara albo pumę. Więc może ja w tym momencie tutaj w ich kierunku wyruszę. Może coś uda nam się tutaj zdobyć jeszcze. I to byłoby na tyle, jeśli chodzi o całą sytuację. No cóż, czyli muszę podążać dalej w kierunku stosu. Dzięki czemu no otworzy to mi nową drogę. Otworzy mi to nową drogę tutaj na cały świat Oros, w którym się w tym momencie znajdujemy. Okej, musimy podpalić stos. No niestety, ale ten stos jest dość wysoko. Musimy jakoś się dostać na górę. Znaczy nie będziemy w stanie do niego
dotrzeć. Okej, chyba wygląda na to, że będziemy mieli gdzieś wejście tutaj. Wszystko na to wskazuje. Że stosy już jest przede mną. Około 100 stóp jeszcze. Pięknie, zrobiliśmy sobie jakiś nowy przedmiot. No i cóż mogę jeszcze powiedzieć, na pewno tutaj będziemy mieli kilku z udam. Na pewno więcej niż kilku z udam. O kurde, chyba udało mu się wyzwanie pobliskich wrogów, no to jest jakaś tutaj nowość, ale mam nadzieję, że mu się tego nie udało dokonać. A więc ja w tym momencie stos rozpalam. Niech płonie. Muszę wam powiedzieć, że stos rozpłonął, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ tutaj widzę jakiegoś przeciwnika. Czyżby to jeszcze nie był koniec?